Zaginiony lekarz znaleziony w supermarkecie w małym miasteczku w Teksasie. Doktor Fehintola Omidele była ostatnio widziana przez jej rodzinę podczas kolacji 30 listopada w Houston. Następnego dnia nie pojawiła się w pracy, co zupełnie nie było w jej stylu. Jej współpracownicy zadzwonili do jej rodziny, która później zgłosiła zaginięcie. Ojciec kobiety poszedł do jej apartamentu i znalazł pager oraz komórkę kobiety na stole, rzeczy, z którymi nigdy się nie rozstaje. Nie można też było znaleźć nigdzie samochodu kobiety. Mijały dni i nikt nie mógł znaleźć dr Omidele. Po tygodniu pani doktor pojawiła się w Walmartcie w miasteczku El Campo ponad 100 km od Houston. Pożyczyła telefon od jednego z pracowników i zadzwoniła do siostry, informując ją, że jest cała i zdrowa. Zapytana, co się stało, odpowiedziała jedynie: ja tylko jeździłam samochodem. Doktor Omidele jest już bezpieczna z rodziną. Policja stara się wyjaśnić jej zaginięcie i ustalić, czy będzie potrzebna pomoc psychiatry.